goście, pani doktor Agata Górny, dzień dobry. Także 11.08 do badań nad migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. I pan Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych, dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy od Instytutu Spraw Publicznych, dlatego że to instytut właśnie przygotował badania dotyczące sąsiedztwa wielokulturowego. I to jest takie, zostało zadane pytanie, ilu sąsiadów o cudzoziemskim pochodzeniu musi wprowadzić się do najbliższej okolicy, żeby lokalni mieszkańcy podjęli decyzję o wyprowadzce. Kiedy przeczytałam to pytanie, to tak sobie oczywiście myślałam, ale jak tu w ogóle można zadawać takie pytania, przecież tak nie wypada. No się zorientowałam, że no niestety, no taka jest rzeczywistość. Jakby pan mógł, panie Dominiku, opowiedzieć o tych badaniach? No oczywiście. To pytanie na pierwszy rzut oka rzeczywiście może się wydawać kontrowersyjne, natomiast niegrzeczne i niepoprawne politycznie również, ale wydaje nam się, że ono jest bardzo ważne. Ponadto nie jesteśmy pod tym względem jakimiś wielkimi innowatorami. Takie pytanie po prostu się zadaje w licznych badaniach. To ten wynik pomaga nam zrozumieć, jak silne są negatywne, głównie negatywne postawy wobec tych różnych grup. Ten wynik to 25% dla społeczności gminy Raszyn i gminy Regionowo, bo w tych dwóch miejscowościach podwarszawskich badanie było realizowane. To było badanie ilościowe. Oprócz tego jeszcze badanie jakościowe było realizowane, które uzupełniało to badanie ilościowe. I rzeczywiście ten wynik 25 to jest coś, co wiemy. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że kiedy pyta się ludzi wprost, jaki poziom migrantów czy cudzoziemców zaakceptowałby pan lub pani w swojej miejscowości, to ten odsetek jest dużo wyższy. On jest na poziomie 40%, więc bardzo wyraźnie widać, że w momencie, kiedy zastosujemy troszeczkę inną metodę, która nie jest obarczona no, taką stygmatyzacją, tak, że odpowiadamy źle albo właśnie niepoprawnie politycznie, tak, to deklaracja jest zdecydowanie wyższej, to jest 40%. Natomiast jeśli stosujemy inną metodologię, to jest 25%. To już jest taki próg, którego mieszkańcy Raszyna czy Regionowa nie chcieliby przekraczać. Czy to jest dużo, czy mało, to pewnie trzeba by było odnieść do tego, ilu tych migrantów jest. Otóż w Legionowie jest to niewielki odsetek, bardzo podobny do całego odsetka w Polsce, to jest 0,3%, to jest bardzo daleko, 25%. Jeśli chodzi o Raszyn, to tam oczywiście ten odsetek jest dużo wyższy. My szacujemy, że cudzoziemców jest około 70% mniej więcej. Szacujemy dlatego, że liczby oficjalne rejestr cudzoziemców nie do końca odzwierciedla to, ilu tych cudzoziemców w rzeczywistości jest. Jest po prostu więcej niż oficjalnie, na pewno. Więc nawet w przypadku Raszyna, a to jest gmina, gdzie tych cudzoziemców generalnie jest więcej niż w Polsce, to jest wyjątkowa miejscowość pod tym względem, w dalszym ciągu jesteśmy jeszcze od tego progu akceptowalności daleko. Czy panią, pani doktor dziwi ten wynik 25% jako ten krytyczny dla gotowości mieszkania w takim otoczeniu? To znaczy w tym momencie według wyników tych badań lokalni mieszkańcy rozważają wyprowadzkę. To jest bardzo trudno zinterpretować, naprawdę, dlatego że to jest pytanie o to, ile ludziom się wydaje, że to jest dużo. Tak, tak naprawdę 25% to jest daleko od granicy tego, co obserwujemy w Europie. Są takie sąsiedztwa na przykład w Holandii i w Rotterdamie, tak, gdzie odsetek cudzoziemców wynosi 60% na przykład, tak? No ale to co w Warszawie to pan powiedział, ale też w innych miastach, nawet znaczy oczywiście w Londynie może ten odsetek jest wyższy. Także ja myślę, że nie ma co się nad tym liczbą zastanawiać. Znaczy ono pewnie jest jakimś wynika z jakiegoś rozkładu. To jest po prostu symboliczne trochę bardziej. Tak. Nie połowa to by było za dużo, ale ćwierć to jeszcze. Tak, dokładnie. Także tutaj to nie jest takie. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co zaobserwowaliśmy, że jak różna jest ta akceptacja, kiedy pytamy o akceptację, a kiedy pytamy o wyprowadzkę, prawda? To pokazuje tak naprawdę, że te wyniki trzeba rozpatrywać z pewną ostrożnością, prawda? Bo to są jakieś liczby, które wyszły. Ale to jest dużo, ja bym powiedziała, że to jest dużo.
To jest niewyobrażalna liczba, tak? To jest niewyobrażalna liczba. Nasze polskie warunki to jest olbrzymia liczba. Ale jak to jest? Znaczy, z jednej strony jest tak, że brak kontaktu z cudzoziemcami siłą rzeczy powoduje lęki, no bo nieznanego się boimy. A z kolei, jeśli tych cudzoziemców byłoby za dużo, cokolwiek oznacza, mówię to w dużym cudzysłowie, to też źle. To gdzie jest jakiś środek? No pewnie to jest jakieś założenie normatywne. My jako badacze chyba nie powinniśmy jakoś odnosić się do tego poziomu. Natomiast no, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ten wynik, ja uznaję go jednak jako znaczący, ten 25%, dlatego że on nam mówi, że możemy się jeszcze czuć w miarę bezpiecznie. Znaczy w tym sensie, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko od tego, żeby się pojawiały niebezpieczne sytuacje, czy masowe przykłady agresywnych zachowań w stosunku do cudzoziemców, do migrantów. I z tego punktu widzenia ten wynik wydaje mi się istotny. Oczywiście on nie oznacza, że to nie jest żadna gwarancja, że tych incydentów nie będzie, natomiast chodzi o pewną skalę. Tak? Do jednego Amerykanina. Bardzo dobrze, że ludzie nie mają taką tendencję do. Jeden mógł podchodzić, prawda? No do takiej sekretarki. Nie da. Myślę o takiej łagodnej preferencji. Ci zebracy dobrze wiedzą. Każdy chce mieszkać wśród swoich. Generalnie, tak? Bez względu na to, czy to są cudzoziemcy, czy to są przedstawiciele. Bez względu na to, czy tych bogatych więcej, czy mniej, to i tak nie nastarczy. Na jakiejś grupy, z którą my się identyfikujemy. Ale to rzeczywiście jest bardzo istotne, to, że kontakt, realny kontakt z migrantami zmienia naszą postawę wobec migrantów. I to jest jedno z rzeczy. Jaśka tak słucha i diabeł go zrobi. To nie jest adekwatne. My raczej dostrzegliśmy w naszych badaniach, to, że stosunek zmienia się na bardziej realny. Tak? Czyli on jest bardziej ufundowany, nie jest w pewnych sądach, stereotypach, założeniach, tak? W naszych wyobrażeniach generalnie. Ja myślę, że ale no, on się też sam nie spodziewał, w rzeczywistych doświadczeniach. Tak więc ratunkowe. Kiedy rozmawialiśmy przede wszystkim w Raszynie, on tak dzwonił, gdzie generalnie kontakt jest możliwy, lekko to zdecydowanie nie. Ja mówię, jak jest bardzo wyraźnie różnicowali swój stosunek do różnych grup migrantów i opowiadali o pewnych historiach. A on nie rozumiał, że to nie wolno brać dosłownie wszystkiego, tylko że są różne osobowości, różny jest organizm, różni są ludzie pierwsi. Super. Dla niego to nie jest przerażające. Podawano konkretne strzały z własnego życia. O tym to będzie mówić. Z tego i tego kraju. Dokładnie tak. I jakby to... To też wydaje mi się istotne. Także dzisiaj, proszę Państwa, już jak świadkowie będą kończyć na Legii, no to o Grecji, mówimy o Grecji. No bo to wiecie Państwo. No, Polska też biedna, Polska to też dotyczy, proszę Państwa. Tej postawy wyobrażonej. Za co to chlać, to chcecie piwa żreć, byle co kupić do zjedzenia gotowego, to jest bardzo drogie. Nieadekwatne do rzeczywistości. 15 zł. Piwo, no 25 zł na osobę, a ma chłopak, dziewczynę, czy co. Kumpli, czy trzeba postawić. Znaczy, ja może to myślę na poziomie takim ilościowym. Matce, ojcu, pieniądze w sekundzie, a na jutro nie ma. Także a na jutro trzeba żebrać, trzeba prosić, latają. Wczoraj do mnie się tak przyczepił w centrum. No widzisz, że ja kamery mam, telefony, że przecież nie szanuję, tylko nagrywam to ciekawsze, żeby pokazać firma Google. Proszę Państwa, światu pożytkiem dla Ciebie, dla siebie. Żeby to nie było siema, tylko dla siema, dla siema, dla siema. Prawda? Stadnie tak kołchozowo, że my się wspieramy. Kochajmy się wszyscy jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Także wiecie Państwo, bądźmy. Ale cudzoziemcy też lubią zamieszkać się w swoich enklawach. To jest tak bardziej swojsko. Zgodź. No, swojsko, enklawy. Są bezpieczni. Tam, gdzie jest niebezpiecznie, to oni chcą być bezpieczni. No to przecież nie ma co się temu dziwić. Gorzej wykwalifikowani, którzy potrzebują wsparcia, tak, na co dzień, w codziennym funkcjonowaniu, tak. Radia. Co do tych wyżej kwalifikowanych, to już jest bardziej złożone. Mhm. I to też zależy od grupy. Na przykład Ukraińcy w Polsce wcale nie funkcjonują w żadnych enklawach. Prawda. My mamy bardzo dużo, jak się zapyta Ukraińca, to mówię, że wszędzie są Ukraińcy w Warszawie.
my ich może jeździć. No wszędzie, tak sam jest wojna, to przecież oni tutaj zaczęli napływać. Jak jest tam wojna, tam przecież zaczęli tutaj napływać. Także oni mieszkają tam, gdzie mają pracę. I to jest zupełnie inny schemat. Tak, to rzeczywiście jest wynik... Tam, gdzie mają pracę, to tylko na zachodzie, gdzie jest wielkie bogactwo, można gdzie indziej pracować, gdzie indziej mieszkać. Prawda? Tak jak mówię, się wyrobiło. Może chyba jedyna, że... Ten, gdzie ma mieszkania i sobie dojeżdża. Tam mieszka tu, tam mieszka tam. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. Tok 5. Anna Gwitarek-Zabłocka, Tok FM. Podpieszyłem się, już teraz pogoda. Radio kończy. Tak, chyba. Zaczyna się lipiec, nadchodzą upały. W całej Polsce w ciągu dnia dużo słońca. Od 20 stopni w górach do 26 na zachodzie. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Reklama. Uwielbiam życie w mieście, ten ruch i energię. Ale wiem, że moja wrażliwa skóra nie czuje się tu bezpiecznie. W laboratorium Divostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Divostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt. Skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Radio Kim. Trzy razy promocji w aptece. Divostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Na jednych zarabiają rodzice, na innych dziewczyna, a na mnie zarabia moje auto. Zacznij zarabiać dzięki aplikacji Uber, która na całym świecie łączy kierowców z pasażerami. Pieniądze czekają na kierowców na www.uber.com. 200 numer miesięcznika Magnedon już w sprzedaży, a w nim eksperci radzą m.in. jak mieć nowoczesny i funkcjonalny radio. Ile kosztuje pokrycie na kole, kiedy ogrzewanie produkt się opłaca. W tym wydaniu konkurs jubileuszowy. Do wygrania wyposażenie łazienki. Budujesz, remontujesz, urządzasz. Czytaj ładny dom, nowoczesny poradnik budowlany. Babciu, a po co ci ta werla? Żebym mogła z niej zrobić dla ciebie ciepły szaliczek na zimę. A te książki? Żebym mogła więcej wiedzieć. A to? Kuśki, bum skarbie, żebym mogła cię dobrze słyszeć. Chcesz, aby twój słuch dobrze ci służył? Sięgnij po suplement diety Acoustivum. Acoustivum zawiera 5 składników aktywnych, które utrzymują dobry słuch, usprawniają mikrocyrkulację krwi oraz chronią komórki nerwu słuchowego. Acoustivum. W trosce o twój słuch. Teraz w opakowaniu zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj, bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 11.20, Agnieszka Lisińska. W Grecji trwa referendum w sprawie warunków międzynarodowej pomocy finansowej. Brytyjski premier zapowiedział budowę pomnika pamięci ofiar ataku terrorystycznego w Susie w Tunezji. Zginęło tam 30 brytyjskich turystów. Papież Franciszek rusza w tygodniową podróż do Ameryki Południowej. Odwiedzi Ekwador, Boliwię i Paragwaj. Więcej informacji o 11.00. Południe. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Moi goście, pani dr Agata Górna, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, pan Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Rozmawiamy o badaniach Instytutu Spraw Publicznych. Ogólnie rzecz mówiąc o migrantach, naszym stosunku do migrantów, które to badania zostały przeprowadzone w gminie Raszyn, gdzie migrantów jest sporo. Mówi pan 7-8% jakoś, tak? I w Legionowie, gdzie jest ich mniej więcej tylu, ilu jest standardowo w Polsce, 0,3%. Tak. Śladowe ilości. I przerwałam panu, bo pora była na skrót informacji, a coś pan chciał powiedzieć? Tak, chciałem powiedzieć o jednym z wymiarów naszego badania, który
bardzo wyraźnie różnicował stosunek wobec migrantów i to jest wymiar związany ze statusem społeczno-ekonomicznym po prostu. Pewnie po raz kolejny jest to taki wymiar nie do końca poprawny politycznie, ale to jest pewna dystynkcja, która realnie istnieje i nie można jej przeoczać, jeśli się jest badaczem po prostu. I wyraźnie widać, że osoby po polskiej stronie, nasi polscy respondenci, jeśli zajmowali raczej niższe stanowiska i mniej zarabiali, to byli skłonni bardziej negatywnie oceniać obcokrajowców, cudzoziemców i też nie chcieli zbyt daleko idącej integracji. Często tam się pojawiały różnego rodzaju populistyczne też hasła. Natomiast kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielami, no powiedzmy, tak zwanej klasy średniej w Polsce, jeśli taka w ogóle istnieje, to raczej mieliśmy do czynienia z takim dyskursem inkluzywnym, włączającym, akceptującym obcokrajowców i imigrantów. I nawet więcej, te osoby deklarowały, że chcą więcej kontaktu z tymi cudzoziemcami, bo postrzegają ich jako pewien zasób, pewną różnorodność, tak, która może wzbogacić ich życie codzienne, tak, poszerzyć ich horyzonty, poszerzyć wiedzę i tak dalej. Polski przypadek też jest o tyle specyficzny i inny od Europy Zachodniej, że u nas też są troszeczkę inne proporcje, jeśli chodzi o migrantów w wymiarze zasobności. To znaczy tych migrantów, którzy są bardziej zasobni, których właśnie zakwalifikowalibyśmy do klasy średniej, jest proporcjonalnie więcej. U nas? Znaczy, mogę dodać, mamy więcej mieszkań. Więcej mieszkań. Bo na przykład, gdybyśmy wzięli pod uwagę migrantów z Ukrainy, tak? No to już trochę inna sytuacja, ale oni są tymczasowo. Oni nie stają z tymi sąsiadami na dłużej, tak? Więc ja bym powiedziała, że jest więcej tych niżej kwalifikowanych, ale jeżeli chodzi o mieszkańców, sąsiadów, to się zgadza. Znaczy, nawet nie to chciałem powiedzieć, tylko to że proporcje, bo tych nisko wykwalifikowanych pracowników najemnych oczywiście jest więcej niż tych zamożnych generalnie migrantów. Natomiast chodzi o proporcje, że w Polsce tych migrantów bardziej zasobnych jest proporcjonalnie więcej niż na Zachodzie w stosunku do tych pracowników najemnych. I to jest związane z tym, że po prostu Polska nie jest na tyle atrakcyjnym krajem, żeby tutaj... Nie jest tak socjalnym. Nie jest tak socjalnym krajem, tak? Chciałem powiedzieć przede wszystkim to, że kiedy widzi się migranta, który jest zasobny, który jeździ bardzo dobrym samochodem, to pojawia się też swojego rodzaju zawiść. No właśnie. I ta zawiść jest... Dziękujemy za powietrze. Źle, bo zawiera na pracę i bierze za siebie bogaty, źle, bo co to się tutaj ponoszy. Nie ma podobnie. No tak, to najlepiej. Tak, chodzi o to, żeby był podobny. A wtedy była rywalizacja o pracę znowu, więc też nie ma. No tak, właśnie. Tak, tak. No tak to jest z tymi innymi, że zawsze mają podgórkę. I to jest taki naturalny mechanizm psychologiczny. On kilkadziesiąt lat temu został opisany. To jest ten klasyczny podział na my, oni. Jeśli wybierzemy sobie jakikolwiek kryterium podziału w grupie, no to natychmiast tworzy się ten psychologiczny podział na my, oni. A w przypadku migrantów, cudzoziemców... Także proszę Państwa, tak jak jest powiedzenie, w domach ludzie umierają, prawda? Za domy trzeba płacić, za gaz, za światło, to jest uciążliwe, tak więc ludzie pazerni, stare baby, no ona nie weźmie tak ze schroniska, no bo ona musi za gaz, za światło płacić, a do osoby trzeciej to nie weźmie do domu, no bo niby dlaczego. Ja to Państwu powiem z innego punktu widzenia, to co się dzieje u nas, u tych świadków Jehowych, którzy siedzą teraz na stadionie, a potem już będą sami całkiem wykończeni, no ale no niestety trzeba będzie gdzieś tam do domu dojechać, prawda, albo może jutro jeszcze. Natomiast słudzy szatana, to widzicie Państwo, na Zielenieckiej, tu naprawdę południe. Polski wedel, za polskim wedlem, pokaż wieka, wszędzie porozrzucani po całej Warszawie. Latają dookoła stadionu, wrzeszczą, siedzą, wrzeszczą, żrą. No to teraz, to widzicie Państwo, ja się nie dziwię, bo w nocy też potrafię coś zjeść, ale na przykład to tak, jak jest taki upał, to jak jeść. Tak więc właśnie mówią dlatego, żeby nic nie jeść, żeby po prostu owoce, żeby coś takiego lekkiego, no, nie wypada żreć. No, nie wypada żreć.
integracyjną. No to ja to rozumiem. Nie wypada źle. Także nie źle, mojcie słuchaczu, za dużo. Jakby wspomóc tak narzędziowo. Różnych rzeczy. I to, na co jeszcze zwróciliśmy uwagę, to to, że każdorazowo, kiedy mówimy o migrantach, musimy znać bardzo dobrze specyfikę lokalnego kapitału społecznego, czyli to, jakie więzi w ogóle w danej miejscowości, w danej gminie są, bo nie ma instrumentów, które są uniwersalne, które da się zastosować w każdym miejscu. I to, co szczególnie było interesujące wrażenie, to to, że to jest miejscowość, w której to jest tak zwana tranzytowa, tak my ją roboczo nazwaliśmy, po pierwsze dlatego, że to jest miejscowość podwarszawska i ona pełni funkcję taką sypialnianą, ale też mieszkańcy tej miejscowości, oni tam nie mieszkali ileś pokoleń wstecz, oni tam przyjechali w latach 60., 70. Także proszę Państwa, my wysyłamy do całego świata też SMS-y. Tak, i ten tak zwany... Do wielu, SMS-y dla wielu, także no każdy coś dla siebie może wziąć. Każdy coś dla siebie. Nie miał czasu się wytworzyć i wzmocnić, tak? Ale czy nie jest tak, że właśnie dlatego, że Raszyn jest tuż pod Warszawą, co siłą rzeczy powoduje, że większość pracujących zapewne i tak pracuje w Warszawie. Tak. Więc nie ma tego argumentu, że oni nam zabierają pracę. Może to położenie Raszyna powoduje, że te wyniki są drobinę zbyt optymistyczne. Jeśli chodzi o cały ten obszar... Także wiecie Państwo, w domach ludzie umierają. Nie bądźmy chciwi, nie bądźmy kazerni. To jest ta specyfika też Polski. Także dzielmy się tym, co mamy. Nie bądźcie chciwi, Państwo zobaczą. Rzeczywiście się pojawiały, ale co ciekawe, one się pojawiały. Janek Witek wyczuł, że coś się z nim dzieje, bo strasznie go bolał ząb od 2 tygodni. Potem korzonki dała mu plaster chiński. On nawet go nie przykleił. Potem po tygodniu dopiero. Ja mówię, słuchaj, trzeba było wcześniej, jak tylko zaczęło coś tam się dziać. Nawet nie umiał sobie nakleić. On ten plaster skleił. Ja musiałam to odrywać, ten plaster. Same problemy, duże dziecko. I że te studia mu nic nie dały, Państwo zobaczą. I że to wojsko polskie też mu nic nie dało. Ja znam pijaków po wojsku. Przecież mój brat pijaczyna, przecież był też ratownikiem, bardzo zdolny. Ratował ludzi na basenach, to chyba ratownik, super. Moja siostra też pływaczka. A poza tym na nią mówili 500, bo biegała 500 km na godzinę. Także proszę Państwa, i co z tego pijaczyna, wojsko, proszę Państwa. Włodzimierz Łopaciuk, mój kolega, studiował na FGW-sie i właśnie no tam koło Biblioteki Narodowej. Dlaczego ja mówię jedno przy drugim? Dlatego, żeby Polacy nie oszukiwali, nie udawali tutaj, że Biblioteka Narodowa może jakaś angielska. Nie, polska. Dlaczego tam w tej bibliotece tak ci żebracy kaszlą? To były takie skargi do nas. Też napływały do naszego radia. Kiedyś Państwu linię policzną puścimy. Ile ludzi do nas, proszę Państwa, wyzwania. A że w Bibliotece Narodowej kaszlą. Proszę Państwa, no niepotrzebnie, przecież tam mają tyle zieleni. Teraz przylecie. Tam te parki są. Proszę Państwa, jeszcze jak nie dojeżdżacie do ulicy Rakowieckiej, gdzie przecież w więzieniu, to też już nie wiem jak to mówić, bo wiecie Państwo, ja nigdy nie byłam polityczką, ale komuniści zamarnowali bardzo dużo ludzi. No, gołych i bosych tu chowali, wiecie Państwo, nikt nie mieli. No. Natomiast jak tu były nagrody, proszę Państwa, i nie tylko Melchiory, ale też te drugie dziennikarskie, to kilka osób z Białegostoku zdobyło pierwszą nagrodę, pierwsze miejsce. Dlaczego? Dlatego, że dziennikarka napisała z kolei o tamtejszym więzieniu w Anglo-Ameryce Białystok, że przy człowieku znaleziono szwajcarski zegarek. I ta opowieść tak się ludziom spodobała, że, przepraszam bardzo, skąd się wziął ten szwajcarski zegarek? No skąd? Skąd się wziął ten szwajcarski zegarek? Dlatego widzicie Państwo. Ja to jest
Ciekawostki, jeszcze raz ciekawostki w radiu TOK FM, Eurokonicita Ekstra naszym. No, a Janek Witek, on nie był bardzo chciwy, nie miał tych pieniędzy, bo nie pracował, nie miał już tej pracy, tylko żył na dodatkach, na jakiejś rencie, no miał silną schizofrenię, także on był w sumie już niepełnosprawny. No i nawet był też tutaj na Gruzińskiej 6. No ale to widzicie Państwo, na Gruzińskiej 6, to ten Janek Witek mógłby być jeszcze 10 razy. Dlaczego? Dlatego, że szpital leczy. Ma śniadanie, obiad 4 razy w tygodniu. No to co jest sporo, bo tam zdaje się, że w środę nie ma, są wycieczki. Ale wiecie Państwo, o co mi chodzi, że na Gruzińskiej 6 jest szpital dziennego pobytu, gdzie są zajęcia jak w szkole, jak na studiach. Także to są dobre studia. Macie jakiś problem, ale to temat i tak jest omawiany, tak czy siak. Potem 15-17 psychiatryczek, psycholożek. Przecież one dyskutują, macie jakiś problem i ona ci pomoże dojść do tego, od czego się zaczęło u ciebie, tak samo jak i doktor Sumińska, mówi o zwierzętach, mówi o ludziach. Ale że ludzie są tak naiwni, ciemni, mówią, że te polskie lochy są szczególnie głupie i że są najgłupsze. To więc taka psycholożka mówi ci, nie krytykuj, nie oceniaj, mów od siebie i wciąż to się powtarza, wciąż to do ciebie wraca, żebyś ty nie krytykował, bo ludzie jak tak statnie siedzą, dlaczego mówimy o kołchozach, że tych kołchozów jest bardzo dużo, ludzie statnie siedzą, to wtedy łatwiej im oplotkowywać siebie wzajemnie, a najchętniej kogoś tam z dala, kto się zbliża. I Państwo zobaczą, jaka to jest mentalność, jaka to jest moda. Jeszcze od czasów Jezusa się to sączy, ciągnie i pewnie wcześniej, bo to są to ludzkie przywary nawarstwiane przez szatana diabła, on strasznie to potęguje, że Państwo zobaczą, nie krytykuje się zwykle tłumu, ale krytykuje się to ona, a to on winny, bo to zawsze łatwiej skrytykować jest jednostkę, gdy krytykuje na przykład kołchoz. Dlaczego mówimy o tych kołchozach katolickich? Proszę Państwa, no bo jeżeli ludzie wychodzą ze mszy, słyszeliście Państwo dzisiaj od rana, proszę 3-4 stacje, audycje do przodu, do tyłu słuchać. Jak ksiądz, proszę Państwa, w Toruniu przez Radio Maria to było nadawane, mówi, że ludzie schamieli, proszę Państwa, że są bezczelni. Wyrzucili imię Boże, no jak można wyrzucić Biblię do śmietnika? Przecież taki typowy katolik, to on sam nawet nie wie, co to jest Pismo Święte, także do końca nie można powiedzieć, czy on jest osobą świadomą, że on tę Biblię do śmietnika wyrzuca, czy nie. Albo taka babcia, która ma 80 lat, już 100, też Biblii na oczy nie widziała, bo ona widziała brewiarze różańce i książeczki do nabożeństwa. No to więc idźmy dalej. No. Nawet z doktor Sumińską możecie o zwierzętach porozmawiać, to też się przekłada na sprawy ludzkie. Idźmy dalej. Że Hitler też robił różne głupoty i do końca nie wiedział i do końca nie był świadomy. Jan Paweł II też, Stalin też, Lenin też. Jak to będzie Bóg, proszę Państwa, rozstrzygał? A no właśnie, jak te sądy Boże będą wyglądały? Widzicie Państwo, to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż cały komputer, internet, który był jeszcze komputer, to mało, internet, który wymyślił też niedoskonały zresztą człowiek w Ameryce, mówią Żydki, czy Janek Witek się ekscytował, potem się zaczął denerwować, że jego zęby widzą, że jego nogi widzą, że jego wszystko widzą w internecie poprzez szybkę, z którą on się patrzy, do której zagląda na ekran. Także widzicie Państwo, potęga głupoty, gdy schizofrenia, proszę Państwa, nie widzi gruntu problemów dnia codziennego, tego co się dzieje, tylko widzi gdzieś tam dalej, czyli dalej od siebie i najlepiej, proszę Państwa, uderzyć w jednostkę. No dlatego tak zaatakowali Jezusa Chrystusa, dlatego tak zaatakowali Boga.
pojedynczo, powolutku. Szatan diabeł mówi, spokojnie, tylko ze mną. Szatan diabeł mówi. Natomiast jak taka dobra kobieta mówi, ze mną konie kraść, no to szybko szatan diabeł wykorzysta to i powie, że to na przykład złodziejka. Podczas gdy rzeczywiście są złodziejki. Tutaj w Warszawie są taka mała ruda jest złodziejka, chodzi z mężem. Była, jej mąż wyjadał, nawet jadł pierożki, jak to człowiek z Krakowa 100 tysięcy pierożków przywiózł, to on pod świętą Anną jadł. Proszę Państwa, w telewizji było widać, ja mówię do jej, do niej, czy Pani wie, że Pani mąż był w telewizji i to było jedzenie w sumie dla bezdomnych, ale oczywiście, że każdy człowiek mógł przyjść i z ulicy i nawet nie wiedział też, że to było jedzenie dla biednych, ubogich, potrzebujących, bezdomnych. No także, proszę Państwa, ta złodziejka jest sympatyczna. To więc, jeżeli ona mówi ze mną konie kraść, no to ja za nią zaraz pobiegnę, bo ona jest fajna. Natomiast ta Maryla, złodziejka, która ze stołu ściąga pęta kiełbasy, jest bezczelna i ona po prostu nie da się lubić. Także widzicie Państwo, no Biblia mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bóg pozwolił Izraelitom, Bóg Jehowa, z Egiptu złoto ściągnąć. Także widzicie Państwo, ukraść, tak. Bo to i tak oni was ciemiężyli, wychodzicie, bierzcie, to wasze przyda się wam. Ale oni, wiecie Państwo, zrobili źle, bo wtedy, kiedy Mojżesz poszedł po przykazania, to krowę ze złota, krowę ze złota ulepili, bo mieli tych kolczyków pełno. Jak to wiecie Państwo u cyganów? Jadą wozy kolorowe taborami. Także proszę Państwa, no, kolczyków dużo mieli ze złota dzięki temu, że Jahwe pozwolił im to wynieść, ukraść w Egipcie. No ale krowę ze złota bałwochwalcą. Tu ksiądz mówi o przykazaniach. Sami sobie gałąź podcinają, na której siedzą. To jeżeli oni wyrzucili drugie przykazanie, a dziesiąte podzielili na dwie części, ani żadnej rzeczy, która jego jest, no to nie wiadomo, co to znaczy ani żadnej rzeczy, która jego jest. Bo tam było nie pożądaj. Trzeba było nie dzielić. No jak można przykazania dzielić, potem głupota wyszła. To tak samo jak ja powiem, proszę Państwa, tylko że nam artystycznie to wypada. Napisane jest, winna jest Napiórkowska. To Napiórkowska jest winna. Temu zdarzeniu, temu wszystkiemu, temu wernisażowi winna jest Napiórkowska, no bo ona przyczyniła się do zorganizowania tej wystawy. Także to jest takie jasne. Także nie bądźmy zarozumiali, nie bądźmy złośliwi. Chciejmy raczej dociec. Przecież to jest nasz Ojciec Bóg. To jeżeli jest Słowo Boże, jest list, jest testament, no to chciejmy go odczytać, proszę Państwa. Prawda? To jest w naszej intencji, nasza inicjatywa, żebyśmy ten testament Boży umieli, chcieli odczytać. No to jeżeli Jezus mówi, ten kto nie będzie pił mojej krwi, nie będzie jadł mojego ciała, nie jest mi godzien, nie będzie miał życia w sobie. Jeżeli będziesz tak bardzo ojca i matkę kochał, że bardziej niż Jezusa i prawdę Bożą, nie jesteś godzien. No bo Jezus powiedział, no, że ten kto nie kocha matki i ojca, nie może być, to Jezus to tak bardzo pięknie powiedział, zapraszam do różnych może jeszcze przekładów Pisma Świętego, bo ja tutaj parafrazuję, ale w Piśmie Świętym macie. ...obywateli by nie pili jedyne. Więcej informacji w południe. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czyli proszę Państwa, nasze Radio TOK FM Euro Koncita Ekstra wciąż nadaje. Koncita Ekstra. Jeszcze przez kilka godzin potrwa greckie referendum. Lokale wyborcze mają... Także widzicie Państwo, nie bądźcie pazerni, nie bądźcie chciwi, nie bądźmy. Doktor Krzysztof Księżopolski. Także widzicie Państwo, Janek Witek rozumiał, że już... My tu mieszkamy od wielu lat, że już się jego życie kończy. Zostawił klucze, zostawił wszystko i na desce go wywieźli na szaser. Umarł Maciek, umarł, już leży na desce. Ale to idźcie Państwo na drugi dzień dopiero umarł. Sam nie wiedział, no myśmy poszły z Mareckiem tam do szpitala, widzicie, ja kupiłam taki serek, bo wiem, że on lubi serek,
kupiłam wodę. Oczywiście, że dużo drożej, bo tam w tych sklepach oni tam marże mają. Także wiecie Państwo. A lekarka mówi, że on nie żyje. Ja wiem, jak to nie żyje. Jakiś żart? Że to może nie ten, może kto inny, niech umierają, ale nie ten, prawda? No. A to Janek Witek. Na zawał serca rozmowa z lekarzem. Lekarz mówi tak. Czy jesteście rodziną? No my jesteśmy rodziną, bo my jesteśmy jego najbliżsi. No, że miał silną schizofrenię, a my się tak patrzymy na siebie, skąd ten lekarz wie, bo przecież, no, drogą pantoflową, prawda? Janek Witek tutaj całej tej kartoteki nie zabierał ze sobą, tylko wpisał mi do notesu moje imię, moje nazwisko, własnoręcznie, proszę Państwa, do Matki Boskiej, żebym się modliła, podczas gdy ja je chówka, że ja się tam będę do Matki Boskiej modliła, no ale mogłam się te 24 godzin czy 50, półtora dnia, tak, modlić się. Jako żywy, no to wiecie Państwo. I za żywego trzeba się modlić. Ale on im pewnie narobił, wiecie Państwo, bo on pyskuje, bo on wrzeszczy. Już im starszy, tym gorszy, bo to wiecie Państwo. Tak jak mówię, że on mi przypominał mojego dziadka świętej pamięci, jak to mówią, Antoniego, który też się kiwał na stołku i miał już ponad 80 lat. Oj, i kopcił pet za petem i umarł, bo się chyba z tego stołka wywrócił. Wypadł, no ja wyjechałam z tej Anglo-Ameryki, Białystok i najpierw zaraz, kto to umarł? Pewnie Zosia, babcia Zofia, ale to prawdziwa babcia Zofia. No ten Antoni to był też dziadek, ale ona za niego wyszła. To i taki sztuczny dziadek nieprawdziwy, no przecież kobieta tak długo żyje, to może mieć kilku mężów, prawda? No i potem ten dziadek już nawet nie wiem, bo mnie nie było ani na pogrzebie babci, ani na pogrzebie dziadka, ale wiem, że ten święty Antoni, to on zawsze był najmądrzejszy. Najmądrzejszy. Wykłócał się, jak te święta rodzinne, cała rodzina się zjeżdżała i ta rodzina i ta. A dla nas, dla tych dzieci, no to laba wielka. No i ten dziadek Antoni, najmądrzejszy, zawsze był najmądrzejszy z całej rodziny. No to przecież nie ze wsi, tylko po prostu. Anglia, Ameryka, Białystok. I proszę Państwa, no ten dziadek umarł i patrzę, że tu Janek Witek jest, też tak się wychłóca. Ja mówię, słuchaj, czy ty chcesz być taki stary dziad, jak ten święty Antoni, ten dziadek z dawnych czasów? Czy ty chcesz być taki święty Antoni? No. O tam Państwo zobaczą też, ile jest tych książek. Państwo zobaczą. Na szafie, prawda? To wszystko jest stare, tak bardzo zakurzone, że ja nawet się boję dotykać. Wiecie Państwo, tu są kwiaty. O dziwo, że tu jeszcze nie ma robaków. Nie było nigdzie robaków. Bogu dzięki. Trzeba Bogu dziękować, że tu nie ma robaków. Może doktor Sumińska by powiedziała, że trzeba żyć i z robakami, ale chyba nie w domu. Z zarazkami trzeba żyć. Tym, tamtym, no bo to symbioza, współpraca, współżycie. Ale widzicie Państwo, jeszcze raz powtarzam, nie bądźcie chciwi, nie bądźcie pazerni. Janek Witek na tyle nie był chciwy, że zostawił tu w moje ręce dom, zostawił wszystko. No widzicie Państwo, w końcu nasze radio nadaje z takiej prywatnej inicjatywy. My tu nie chcemy za bardzo tego adresu podawać, czy jak. Bo wiecie Państwo, zaraz mielibyśmy adoratorów tysiące. My działamy tak podobnie jak i Macierewa. Macierewa, 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 moją matką jest. Macierewa, 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 moją matką jest. Także proszę Państwa, jest taka sytuacja, że od rana trąbią, mówią o kucie kobiety. Matka, matka, matka i zaraz kult kobiety. Mają coś takiego we krwi. Ale to nie było od samego początku, od chrystianizmu, od Jezusa, tylko to był 531 rok. Powstał Teotokos, taki tytuł Królowa Nieba. No to już weszło. Kult kobiety. Jak do tego doszło, to proszę Państwa, historycy badają,
proszę do biblioteki uniwersyteckiej, tam na poziomie pierwszym, po lewej stronie, zaraz przy ścianie, proszę Państwa, same jest religioznawstwo. Oj, będziecie mieli. I na temat papieży dużo ciekawych rzeczy. Zapraszamy serdecznie, no i że te buziaczki przesyłamy. Także, proszę Państwa, krytyczni powinni być nawet sami wyznawcy papieża, sami katolicy powinni być krytyczni. I mówią, że Pius XII źle robił to, że ten papież źle robił to, źle robił tamto. Przyznają się teraz, bądźmy krytyczni, żebyśmy my więcej takich błędów nie popełniali. Oni nie chcieli mówić o tych błędach, grzechach papieża, bo mówili, że papież jest nieomylny. No to idzie takie się... takie dołki wpadać i nic nie mówić. Udawać, że się nic nie wolno. Jakikolwiek rząd, czy na przykład nie będzie tam miejsca na rządy o charakterze autorytarnym też. Także to też trzeba brać pod uwagę. Także, a wracając do tych kuracji. No, te kuracje nie są najlepszymi kuracjami, jakie można... Ja tu zaczęłam mówić, proszę Państwa. Proszę zauważyć, że... O tej sytuacji... Tak, tak, proszę Państwa, o tej sytuacji u świadków Jehowy, że czasem zastanawiałyśmy, że dobrze, że przy takiej staruszce, siostrze, jest jakiś pionier, jest jakaś pionierka, żeby ta staruszka ją zameldowała. Żeby ta staruszka zameldowała. To wiecie Państwo, nawet u świadków Jehowy też, jak żeśmy te tematy rozważali, nie było to łatwe przekonać staruszkę, żeby staruszka zameldowała. Tak, to też w sądzie, bo to jak jest, wiecie Państwo, sprawa o spadek, to taki ten spadek to będzie chyba gównowarty, bo wiecie Państwo, taka sytuacja, że to 25 tysięcy zaległości za mieszkanie, to jeżeli wygrać w spadku też te zaległości, to ja nie wiem, czy to jest jakiś sens. No ale proszę Państwa, mówią prawnicy, że są marne szanse, ale mówią jeszcze inni, że jest pół na pół. A w ogóle mówią, żeby się nie poddawać, bo to nie wolno się poddawać. Nawet wiecie Państwo, jak już zobaczyli, że w naszych rękach radia, to KFM, Eurokoncita Ekstra, klucze są, to już każdy by może chciał mieć te klucze, bo wiecie Państwo, kto ma, jak to mówią, czyli znowu nie chodzi o władzę, prawda? Ten rządzi, jak to mówią. Kto ma wiedzę, ten ma władzę. Kto ma klucze, ten rządzi. Nawet o tych kluczach tu wspominamy, proszę Państwa, papieżowych. One nie istnieją. Te klucze papieżowe też są wyssane z palca. No ale mówimy tu o kluczu, że to jest taki symbol władzy. No to katolikom tutaj wam łatwiej jest to pojąć, łatwiej jest to zrozumieć. Niech Państwo przyjrzą się, chociaż tu nic nie pokazujemy bardzo wyraźnie, bo to jest radio, forma radia, że papież tu nie ma żadnych kluczy. Papież ma kij. Otóż ten papież otrzymał we włoskim szpitalu od pacjenta Włocha, pewnie nie wiem, który był świadkiem Jehowy, sama zdjęcie widziałam, jak papież odbierał książkę czerwoną, złote litery, jak jachta kiedyś w Biblii widniały na złoto. You can live forever in paradise on earth. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Taki to był tytuł tej książki. Od świadka Jehowy tam nie pozwolili papieżowi wejść, ale papież sobie zażyczył to, więc papież otrzymał tę książkę. Także wiecie Państwo, w tamtej książce, też oczywiście ona jest na podstawie Biblii, bo ta książka to tylko taki klucz, może być do Biblii, tam wersety zgromadzone, zebrane, żebyście łatwiej mogli sobie to znaleźć, potem porównać wnioski sobie sami, żebyście mogli wyciągnąć, bo bezczelni świadkowie Jehowy nigdy nie byli, nachalni świadkowie Hamy nigdy nie byli, tylko te mohery są, moherowe te mazowieckie, katolickie. Są, bo to wiecie Państwo, to też nie można mieć im za złe, jeżeli są niewychowani, bo oni się, szatan ich zapędza w zaułki, żeby studiowali to, studiowali tamto, ale nigdy nie to, co trzeba. Także wielokrotnie jak zgłosiłam, chodziłam, powtarzałam, czy taka pani stomatolog, która jest bardzo kształcona, która może wam bardzo piękne zęby zrobić, bo wy będziecie pokazywać piękne swoje zęby, a dzisiaj doktor Sumińska mówi,
że o, ile ja mam tych kotów bez zębów, bezzębne i te psiny moje kochane, wszystkie je kocham, wszystkie. No, jeżeli ja głoszę, to mówię o pani stomatolog. Przecież taka pani stomatolog to może nie mieć zielonego pojęcia na temat Biblii. Podstaw najelementarniejszych rzeczy może nie znać, nie wiedzieć. I dopiero tutaj mogą się dla niej zacząć szkoła podstawowa, szkoła średnia, studia, żeby Biblię. Państwo zobaczą, tutaj mamy na środku, to mamy też w dużych rozdzielczościach, prawda? Manuskrypt na samym środku naszego ekranu Radia TK FM Euro Conchita Extra. Manuskrypt, on był znaleziony w śmietniku. Dlaczego on tam się znalazł? Dlatego, że ten, kto wrzucił do śmietniczki ten manuskrypt, nie wiedział, nie miał zielonego pojęcia, co to takiego jest. Tak samo jak i tutaj mówimy, że pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina w Polsce, powtarzam, nie w Anglii, bo to pod Bałtykiem, pomiędzy Bugiem, Jodrą, Gdańskim, Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem, wyrzuca się regularnie Słowo Boże do śmietnika. Także w dalszym ciągu nikt nic nie wie, o co chodzi, no bo jak Biblii się nie czyta, jak Słowa Bożego się nie czyta, a jest to list Boży, list Boga do ludzi, jak się nie czyta, no to co można wiedzieć? Nic nie będziesz wiedzieć. No, także co pani stomatolog może widzieć o Biblii? Nic. I szatan to robi, proszę państwa. To wszystko na szaro. Na szaro. Że ludzie chcieli być mądrymi, jak to my mówimy, a stali się głupi. Tak mówi też Biblia, bo my Biblię parafrazujemy. Chcieli być mądrymi, a stali się głupi. No to więc są niektórzy pyszni, niektórzy są dumni. A że tutaj wczoraj do Radia Maryja facet dzwonił, że się ksiądz z niego śmiał, katolik psi. Swój do swego, siem do siema dzwoniło, że mówi, że jest, został magistrem sztuki, że aktorem został. Tak o sobie mówi, ten ksiądz zaczął się śmiać. No i mówi, że co żeście z tej, znaczy nie do księdza, ale ogólnie, co z tej Polski żeśmy zrobili, nic z tej Polski. Ja mówię, mydło i powidło i nie umieją odróżnić mydła od powidła, no bo na przykład to, że jest taki rodzynek, Świadkowie Jehowy siedzą na Legii, to nie umieją tego zauważyć, bo na Stadionie Narodowym reklamowana jest krew. Oddaj krew. Na temat krwi, proszę państwa, świat, Ameryka, Anglia, świat cywilizowany, napisał morze książek. Nie, nawet może nie tylko morze, ale ocean książek. Że krew jest szkodliwa, że przy transfuzji krwi potrzeba w danym momencie rozszerzyć żyły, żeby się nie sklejały. Daje się dekstran, środki różne, roztwory, soli. Mnóstwo jest różnych szpitali na całym świecie, gdzie przeprowadza się nie byle jakie operacje, ale bardzo skomplikowane operacje bez krwi właśnie. I tam ludzie się zjeżdżają, chcecie dostanieć pieniądze, ale jak się nie ma pieniędzy, to trzeba wpychać coś, co okazało się, albo że może okaże się po czasie, że może zaszkodzić. Tutaj na Grochowskiej pani Genia Wiątek mieszkała z taką rusycyzką, potem się germanistką zrobiła Małgosia Wiątek. Tutaj na Białobrzeskiej też, w Białowieskiej, ja już nie rozróżniam tych ulic. Białobrzeska to jest na Ochocie, a tu Białowieska. Białowiejska. Tak, uczyła w szkole, już nie uczy, bo nauczycielka krótka uczy. To przecież matka z córką, nie ta matka z córką na Saskiej Kępie, co tak oblatują, proszę państwa, ze stołów ściągają, jak Maryla, bo Maryla to jest bezczelna, tak jak tu ksiądz mówi, tak, tak. Krytykuj księży katolicki swoich, swoje katoliczki, krytykuj. No, a one to takie są pokorne, skromne, do rany przyłożyć. No, natomiast pani Genia Wiącek i Małgosia Wiącek o krwi mówiły, że one bardzo podziwiają Świadków Jehowy. Bardzo podziwiają Świadków Jehowy za odwagę, za wiedzę, za inteligencję, za umiejętność. Kiedyś pamiętam na Ochocie taka Bogusia, ona już nie żyje. Operacje robili to bezczelnie, jej krew cisnęli w żyły.
przez igły. I ona się obudziła w trakcie tej operacji. Przebudziła się. Takie coś może następuje, przebudzenie. I wyrwała, proszę Państwa, te wszystkie igły z tymi rurami. Proszę Państwa, powiedziała, że ona sobie nie życzy żadnej transfuzji, bo nie życzyła. No ale to katolickie, wiecie Państwo. W Polsce katolickiej, a moherowość jest wielka. Na 95%. Słoikowość jest wielka. Na 95%. Także wiecie Państwo, czasem diabeł tak pokręcił w umysłach, i to nie tylko teraz w XXI wieku, to się przewala. Z kąta w kąta. Jak ten ksiądz ręce składa, to wygląda, że jest święty. Prawda? Podczas gdy on się tak modli pod figurą, to przecież i tak wiadomo, że diabła ma ze skórą. To wszyscy wiedzą, jest populizm. Ludzie się zgadzają na to, chociaż wszyscy wiedzą, że to jest nieprawda, że to jest złe. I tak zniewolenie ciągnie. Dalej. Ciągnij to, ciągnij. Zniewolenie, ciemnota, ślepota, głupota. I to jest cała parafia. Parafianin, słownik wyrazów obcych podaje, to jest człowiek ciemny, zacofany, przesadny, przesądny, nawet nieobyty. Proszę, mamy tutaj stare książki, słownik, zaraz tu będę grzebała w tych księgach. Muszę znaleźć słownik wyrazów obcych i wtedy dowiem się, że parafianin to człowiek ciemny, ja mówię to w imieniu, prawda, bo nasze SMS-y też jak wysyłamy, są międzynarodowe do wszystkich, że każdy coś może tam znaleźć, że parafianin to jest członek parafii. No ale teraz, jeżeli jest słownik nowy i tylko tyle powie, to jest mało. Etymologia, proszę bardzo, słownik etymologiczny. Skąd się to wzięło? Para coś tam, prawda? No, ciemny, nieobyty, przesadny, miałki, uznany, przesądny, zabobonny, ze wszystko wierzy, nawet i to, co trzeba, i to, co nie trzeba. I nieobyty, nieokrzesany, czyli że niewychowany. Słonek parafii, zawsze ten ksiądz, który ręce składał, to wiecie Państwo, nawet porównywali księdza z księciem, no ale to jak on żebrze, no to, to wiecie Państwo, to parodia. Postawiony człowiek na głowie. I to trzeba mieć, jak to Janek Witek jeszcze mówił. Nie po kolei w głowie, żeby tak sądzić, żeby tak mówić. Także widzicie Państwo, wszystko się wydało. Także ten szatan tak zamieszał ludziom w głowie, że wynalazł internet. No ale internet to też może służyć dobrym rzeczom, bo Świadkowie Jehowy też mają piękny program jw.org. Proszę oglądać, proszę słuchać, nawet tutaj pokazywaliśmy jw.org. Jeszcze teraz możecie polecieć, jest przerwa, proszę Państwa, o 12 zaczyna się przerwa, może jeszcze nie ma, ale przecież życie koło stadionu, dookoła stadionu. Dostaniesz pełno czasopism, strażnik, przebudźcie się. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i że te, no i że te buziaczki Państwu przesyłamy. Tam w krótkich spodenkach mężczyźni, żeby nie wchodzili na stadion. Do cerkwi też się nie wchodzi w krótkich spodenkach. Raczej do kościoła katolickiego się wchodzi, no bo tam już tolerują wszystko. No. Ale wiecie Państwo, no jest upał i teraz ludzie sami się poprzebijali, no bo to wiecie Państwo, nie, oczywiście, że tam gdzie się głosi Słowo Boże, gdzie się słucha wykładów na temat Słowa Bożego, to nie wypada. Nie wypada tam, proszę Państwa, w krótkich spodenkach. Tak, 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 tak. No raz na rok można to też. Chociaż nie wiem. Gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Concita Extra. Radio TOK FM. Pierwsze radio. Radio Concita. Niedziela, 5 lipca, minęło południe. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Grexit czy oszczędności? Grecy decydują w referendum, co dalej z zagranicznym programem pomocowym. Stan wyjątkowy w Tunezji po ataku na turystów na plaży w Susie. I nowa turystyczna atrakcja Gdyni, zwana już gdyńską bubałówką.
Grecy decydują w ogólnokrajowym referendum. Radio, kończy. Pomocy finansowej rozpisany przez premiera Tsiprasa plebiscyt jest częścią negocjacji między Atenami a Trojką. Politycy, którzy byli gośćmi programu Wybory w Toku, przewidują, że Grecy, mimo apeli ich własnego premiera, który nawołuje do odrzucenia programu pomocowego, opowiedzą się jednak za dalszymi bolesnymi dla nich cięciami i reformami. Grecy płacą wysoką cenę za zagraniczne wsparcie, choć jak mówił w programie Wybory w Toku senator Marek Borowski, obecny kryzys nie jest wyłącznie winą Grecji. Mniej więcej do poziomu długu w wysokości PKB, czyli 100% PKB, do tego poziomu Grecja sama sobie na to zapracowała. Ale potem zaczął się tak zwany proces ozdrowienia. Na dług, prawda? Grecja, że ta Grecja sama sobie zapracowała. Także widzicie Państwo. Grecja sobie sama zapracowała na to. Tak, tak. Witam. Zapraszam. Podziela Katarzyna Piekarska z SLD. Tam jest taka sytuacja, że te 90% pomocy ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego zapraszamy serdecznie. Zadłużenie. W ogóle chyba błędem, takim tym pierwszym błędem, to było to, że Grecy zostali przyjęci do stref euro. Według ostatnich sondaży minimalną przewagę mają zwolennicy kontynuowania polityki oszczędności. Jeśli większość Greków zagłosuje na tak, otworzy to greckim władzom drogę do dalszych negocjacji z wierzycielami nad nowym programem pomocowym. Jeśli Grecy powiedzą w referendum nie, będzie to oznaczało odrzucenie propozycji pożyczkodawców i zdaniem ekspertów wyjście kraju ze strefy euro. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, nowe prawo podatkowe, powołanie nowej spółki, inwestycje polskie, tworzenie państwa usługowego wobec obywateli, ale też ograniczenie wydatków na struktury administracji państwowej, jeśli pozwoli na to prowadzony po wyborach audyt i reforma służb mundurowych. Na konwencji programowej w Katowicach PiS przedstawia w ten weekend swoje pomysły i zapowiada, że zrealizuje je, jeśli wygra jesienne wybory parlamentarne. Darek Zalewski. Zreformowane mają być służby mundurowe i zaopatrzone w nowoczesny sprzęt. PiS chce zrezygnować z używania policji przeciwko demonstrującym kibicom, zakazać zamykania stadionów do ich wybryki. Nie chce też, by funkcjonariusze stawali naprzeciw strajkującym górnikom czy rolnikom. Kto ma pilnować porządku podczas takich zgromadzeń, tego nie wiadomo. Nałożone mają być jednak większe restrykcje na wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego. PiS zapowiada także reformę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a wzmocnić ma straż graniczną i przekształcić ją w służbę policyjno-wojskową. Kompetencje operacyjne rozpoznawcze ma uzyskać pod rządami PiS Biuro Ochrony Rządu. Za nadzór i koordynację służb specjalnych ma być odpowiedzialny konstytucyjny minister poza resortu MSW czy MON. Większe kompetencje dostanie też Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Do telewizji TOK FM. Tunezyjskie władze wprowadziły w kraju stan wyjątkowy, to w związku z atakiem terrorystycznym w kurorcie Susa. Pod koniec czerwca islamski ekstremista zabił tam na plaży 38 turystów. Także mord. I teraz Amerykanie, proszę Państwa, boją się bomby. Wczoraj, jak było to święto amerykańskie, to przecież tego Artura z Wojtkiem nie wpuścili na ten stadion, tam gdzie były te bankiety święto. No bo dzwonię do tego Wojtka, dał mi nawet wczoraj telefon. Ja mówię, to jak? Mówi, nie, bo idziemy z bramki do bramki, bo nas tu nie wpuścili. No to tam dalej też nie wpuszczą. Amerykanie boją się bomby. Koniec. Nie wpuszczają z tego powodu. Polacy nie wpuszczają ze względu na biedę, bo są nędzarzami. Jak dwie butelki wina na wernisaż postawią czasem, no to najwięcej nie mają pieniędzy. My tu nie mamy już co narzekać, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Że Polacy są nędzarzami. Przywołując i uruchamiając ją przyciskiem. Do dziś trwa internetowa zbiórka wspomnień o Dolnym Śląsku. O co w tej akcji chodzi? Radio Koncik, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Koncik. No chodzi o Matkę Boską. Cały czas chodzi o papieża. Chodzi o kościół, kościelnictwo, system kościelny. Przecież Mareczek to też trzeba go sobie wyobrazić. No jak ten Mareczek wygląda? Się tak strasznie boi pokazać. No to proszę bardzo. Szczotka albo kij i szmata. Tutaj akurat papież ma kij, to może mu pożyczyć. Proszę Państwa. I kościoły sprzątać. Proszę bardzo. I tu się spełni to, co Jezus powiedział. Jak chcesz być pokorny, zasłużyć na życie wieczne, to musisz usługiwać ludziom, sprzyjać, pomagać, a nie tylko
Niebo chmurzy się tylko na zachodzie, nad resztą kraju błękitne niebo. A na Błękitne, ale chmury są. W i Gorzowie 31 stopni, w Krakowie i Kielcach 33, w Warszawie, Toruniu i Katowicach 34, w Opolu 35, we Wrocławiu 36. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. I to ja też tutaj mam, możemy pożyczyć. Janka Witkaki. Tak, Mareczko. Janka Witkaki. Cię posłużę tym kijem, żeby tam, proszę Państwa. Dzień dobry, witam Państwa na plaży. Piękne słońce. Te liśćki to one już tak wyschły. Tam nie może być dużo padać światła. Światło ma co przed kamerą padać. Naprzód. Z tyłu naprzód. Mamy wakacje. O. Teraz jest dobrze. Państwa, witam na żeby nie było żadnych błysków, nie było żadnych blasków, na mój program, swój problem, moja sprawa. W nim będzie m.in. o sprzedaży pojazdów i o tym, gdzie sprawdzić, jakie dany samochód ma parametry i czy nie ma przypadkiem czegoś na sumieniu, ale wcześniej o rodzinach zastępczych, rodzinach zawodowych, których w Polsce wciąż jest niewiele. W 2014 roku, jak wynika z danych Ministerstwa Pracy, takich rodzin spokrewnionych było ponad 25 tysięcy, natomiast rodzin zawodowych, profesjonalnych jest pełna 2 tysiące. Rodziny mogą liczyć m.in. na pomoc koordynatora. O tym w rozmowie z moim gościem.